Witam w kolejnym odcinku cyklicznego programu Myśleć jak przedsiębiorca. Jest to program dla tych, którzy myślą bądź chcą zacząć myśleć przedsiębiorczo. Ponieważ, jak powszechnie wiadomo, przedsiębiorczość to przede wszystkim stan umysłu. Mój dzisiejszy gość jest prawnikiem, między innymi absolwentem Szkoły Prawa Amerykańskiego Chicago Kent School of Law, doradcą wielu firm w zakresie transakcji w obrocie nieruchomościami oraz prawa inwestycyjnego. Jest również specjalistą w zakresie prawa karnego, na przykład przestępstw gospodarczych. Jest konsultantem prawnym Konsulatu Generalnego Niemiec w Gdańsku oraz Ambasady Chińskiej Republiki Ludowej w Warszawie. Jest założycielem oraz wieloletnim członkiem zarządu Pomorskiego Klubu Biznesu. Moim gościem będzie dzisiaj mecenas Antoni Koprowski. Do zobaczenia już za chwilę. Witaj, Antoni. Cześć. Witaj serdecznie. Bardzo się cieszę, że przyjąłeś zaproszenie, bo muszę porozmawiać z prawnikiem, ponieważ mamy sytuację dość trudną. Bardzo często przedsiębiorcy, menadżerowie nie zdają sobie sprawy z wielu rzeczy, a do prawnika udają się dopiero wtedy, kiedy już jest sprawa tak zagrzebana, że mało co da się zrobić. No i wiesz, może warto zapobiegać, a nie leczyć. No więc właśnie chciałem się z Tobą spotkać, żeby zadać Ci kilka takich pytań, trochę bez trzymanki. Z czym na przykład teraz z Twojego doświadczenia, bo obsługujesz i przedsiębiorców, i menadżerów, borykają się przedsiębiorcy? Jakie mają problemy teraz? Wiesz co, z moich obserwacji wynika, że jakby są trzy rodzaje przedsiębiorców. Powiedział tych, którym idzie bardzo dobrze. Aha. Tak, którzy wypłynęli na tej sytuacji. Aha. Tym, którzy walczą i zmienili, szukają innych dróg rozwoju swojego biznesu, innych dróg dotarcia do klienta i tak dalej. No i są tacy, którzy sobie po prostu nie poradzili. No i co się z nimi? Upadłość ogłosili. Aha. Wiesz, firma duża, naprawdę, świetnie zapowiadająca się, ale łańcuch dostaw przerwany, wiesz, zleceń brak z zagranicy i niestety upadłość została ogłoszona. Także jeżeli chodzi o tych, którzy walczą, no bo o tych, którzy sobie bardzo dobrze radzą, to chyba nie ma powodów, żeby ten temat poruszać, ale tych, którzy walczą, wiesz, to po pierwsze renegocjują, czy to umowy, w szczególności umowy najmu powierzchni, bo na to zwróciłem uwagę, że te koszty stałe to było coś, co ma największy wpływ na prowadzenie biznesu i jego funkcjonowanie, ale też a propos tej walki, poszukiwania nowych takich sposobów, to taka ciekawostka, wiesz, biorę teraz udział w takim dość interesującym projekcie, który, wiesz, zasadza się na idei, która powstała gdzieś w średniowieczu, mianowicie biznes niezwiązany z produkcją czy z handlem będzie korzystał z formy spółki komandytowo-akcyjnej, czyli spróbuje właściciel ściągnąć środki z rynku po to, żeby po pierwsze przetrwać, ale również żeby rozwinąć swój interes. I wiesz, coś, co było pomyślane jako spółka, w której kapitan, prawda, zarządzał statkiem, a osoby, które dawały swój kapitał, nie zarządzały tym przedsięwzięciem, tylko ciągnęły zyski, będzie wykorzystana w tej nowej formule. Jak wiesz, nie mogę więcej powiedzieć, bo to jest zagadnienie teraz na etapie powstawania, ale jeżeli to się powiedzie, to będzie oznaczało, że przedsiębiorstwo, które
nie jest powiązane z tego rodzaju działalnością, może skorzystać z tej formuły. Jest zupełnie nowatorsko. To bardzo ciekawe rozwiązanie. A powiedz mi, czy widzisz takie sytuacje, gdzie w takiej w tym obszarze, w którym teraz działasz, nie wiem, kontrahenci uciekają z kapitałem na przykład? Masz na myśli ucieczkę z kapitałem za granicę? Na czy przykład. Ucieczkę z kapitałem, czyli ucieczkę z majątkiem przed... No, ucieczkę z majątkiem również przed wierzycielami na przykład. Tak, to i jedno i drugie, tak? To się zdarza, to oczywiście jest niebezpieczne. Wiesz, prawda jest taka, że jeżeli... Znaczy, pytanie jest, jak wierzyciel, czyli ta osoba, która ma wierzytelność, czyli żąda zapłaty od dłużnika, jak bardzo jest zdeterminowany, bo te ucieczki z kapitałem się zdarzają, ale wiesz, jak pytanie, jak głęboko zakopię i jak daleko ty będziesz kopał, tak? Bo często te działania są podejmowane w sposób taki bardzo, taki, wiesz, narympał, znaczy... tak bym to ujął, wiesz, no po prostu narympał. Dzisiejszym nawet byłem w KRS-ie, wiesz, żeby sprawdzić, kiedy wyzbyto się tego majątku, tej spółki. I przecież zawiadomienie do prokuratury i tyle, tak? Nawet taka droga karna, powiedzmy sobie, jest nawet lepsza dla mojego klienta, dla pokrzywdzonego, niż droga cywilna, tak? Bo nie łączy się ona, wiesz, z wydatkami. No więc właśnie to jest ciekawe rozwiązanie. Właśnie chciałem Cię o to zapytać. Czy teraz dużo jest takich sytuacji, gdzie zamiast, wiesz, tej ścieżki cywilnej, można uruchomić ścieżkę karną, która jest łatwiejsza? Ona jest łatwiejsza, dlatego, że po pierwsze nie niesie kosztów za sobą. Po drugie, inny jest też procesowo, inna jest pozycja pokrzywdzonego, ponieważ pokrzywdzony jest jednocześnie świadkiem. A w postępowaniu cywilnym pokrzywdzony jest po prostu stroną, tak? I musi udowodnić w ten czy inny sposób swoje racje. Także pod tym względem jest to ścieżka, no, warta rozważenia, tak bym to ujął, warta rozważenia. Czasami, wiesz, ci dłużnicy, którzy zawodowo zaciągają... Są tacy. Tak, no, oczywiście są tacy. To oni komornika się nie boją. Ale tego, że kilka lat od świadki, wystarczy rok, tak? To już powoduje, że ten dług jest jednak płacony. Także to jest na pewno warte rozważenia. To ciekawe, nie w każdej sytuacji najprawdopodobniej można to zastosować. Niemniej jednak ja rozumiem, że no, jeżeli ktoś z premedytacją dokonuje czegoś takiego, wie, że nie zapłaci, no to chyba są przesłanki do tego, żeby coś takiego, nie wiem, zgłosić do prokuratury chociażby. Wiesz co, no poruszyłeś właśnie bardzo istotny temat zamiaru, tak? Bo ten zamiar, czyli zamiar wprowadzenia w błąd i doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem, już tak mówiąc kodeksowo, tak? Okay. Przepraszam, nie lubię, ale tak mówiąc, to musi istnieć właśnie w chwili zawierania umowy, co można, wiesz, wykazać, no bo jeżeli ktoś od samego początku wiemy, że nie miał możliwości spełnienia, wiesz, świadczenia, nie miał możliwości wykonania umowy, tak, dostarczenia nam tego, do czego się zobowiązał, bo tego nie miał, ani też nie miał możliwości uzyskania tej rzeczy, tak, nie miał takiej opcji, no to sprawa jest dość w tym momencie dość oczywista. A sąd karny, o tym trzeba pamiętać, wiesz, zasądza, tak? Nie ma, jeżeli masz wyrok karny, gdzie jest obowiązek naprawienia szkody, to nie ma konieczności, żeby iść ponownie do sądu cywilnego. Także to jest... No to rzeczywiście, to jest bardzo ciekawa ścieżka i coś mi się wydaje, że sporo takich sytuacji będzie, no ze względu na tą sytuację, którą mamy teraz, ale... Czyli ja rozumiem, no, że przedsiębiorcy nie mają łatwo, bądź co bądź, ale są pewne ścieżki, które umożliwiają jakieś, powiedzmy, lepsze funkcjonowanie. Są też są takie sytuacje, gdzie właściciele biznesu są jednocześnie menadżerami. Tak. Są w zarządzie, są prezesami zarządu, wiceprezesami, członkami zarządu. No i teraz powiedz mi, czy bardzo często z tego, co wiem, to jest mała świadomość tego, co im grozi w różnych sytuacjach,
jak są jednocześnie i współwłaścicielami, i menadżerami, czyli członkami zarządu? Powiem Ci tak. Jaka jest odpowiedzialność w ogóle? I karna, i cywilna, no bo o tym rozmawiamy. Pokutuje przekonanie, że spółkę z o.o. się powołuje po to, żeby nie odpowiadać swoim majątkiem. Aha. Co może być złudne. Co jest niezwykle złudne. Niezwykle złudne. Z tego względu, że to prawda, ale pod warunkiem, że zgłosiło się, będąc, to jest ważne, członkiem zarządu jednocześnie, tak? Bo mówimy o takich osobach, które są i właścicielami, i jednocześnie członkami zarządu, że zgłosiło się w odpowiednim czasie wniosek o upadłość spółki. Bo jeżeli się tego nie uczyniło, to członek zarządu odpowiada całym swoim majątkiem, tak? Czyli jest prowadzony proces. Odbywa się to w ten sposób, że pozywasz najpierw spółkę, uzyskujesz, powiedzmy sobie, wyrok, tak? Idziesz do komornika, egzekucja okazuje się bezskuteczna, tak? I jak masz już to postanowienie o bezskuteczności egzekucji, pozywasz członków zarządu, tak? O zapłatę tej kwoty, której nie uzyskałeś, ponieważ oni nie... Z ich prywatnego majątku, ponieważ oni nie zgłosili na czas. Oczywiście są pewne wyjątki, tak? Siłą rzeczy generalizuje, tak? Ale czy jest tam jakaś, nie wiem, jak to nazwać, precedencja, że najpierw za pióra bierzemy prezesa zarządu. Jak prezes zarządu nie da rady, to wiceprezesa. Członków zarządu. A potem członka, nie, tak? Członków zarządu, no każdy z nich ma obowiązek. Ale oni odpowiadają solidarnie, porówno na przykład? Pozywamy wszystkich. Tak? Aha, to niesamowite. No dobrze, a powiedz mi, czy... Bo w takim razie po cholerę ta spółka z o.o. Tak? Skoro zarząd i tak czy siak będzie odpowiadał, jeżeli nie postawi spółki w upadłość. No właśnie, ta odpowiedzialność jest po to, żeby zmusić członków zarządu do tego, żeby oni zgłaszali ten wniosek o upadłość. Nie? Okay. A czy jest jakiś sposób? A czy jest jakiś sposób, żeby jednak uniknąć tego, pełniąc funkcję członka zarządu w spółce prawa handlowego? Najlepiej to w zasadzie jest jedyny. Oczywiście najlepiej nie doprowadzać do takich sytuacji, tak? To oczywiste, ale ubezpieczenia. Jest możliwość zawarcia ubezpieczenia członków odpowiedzialności od odpowiedzialności właśnie członków zarządu osób prawnych. Właśnie od tego rodzaju sytuacji. Oczywiście już nie wchodząc w szczegóły, bo te umowy ubezpieczeniowe od różnych ryzyk, że tak powiem, i na różnych zasadach, siłą rzeczy każdy z ubezpieczycieli różnie to formułuje, ale to jest w zasadzie najlepsze rozwiązanie w takich sytuacjach. A tak? Swojego doświadczenia menedżerowie wykupują takie ubezpieczenie, czy raczej nie? Zagraniczni zawsze. Większą świadomość mają. Tak, oczywiście. A ci nasi trochę mniej. Ale wiesz, no zresztą to, co ty mówiłeś o tej świadomości prawnej, no niestety, wiesz, w trakcie pandemii ja pracowałem głównie dla klientów, tych, których mam na stałą obsługę, tak? Tych właśnie świadomych, tak? To tam pracy mieliśmy bardzo dużo. Ale tych nowych klientów było bardzo mało. A to z tego wynika, że niestety jest tak, że Polak niestety idzie do prawnika wtedy, kiedy już ma przysłowiowy nóż na gardle, przychodzi akt oskarżenia albo pozew, a w trakcie epidemii były zawieszone, prawda, terminy postępowania sądowe i tak dalej, i tak dalej. To wszystko uległo zawieszeniu. Wiesz, ja udzieliłem dwóch porad online w tym czasie, nie? Chociaż pracy miałem dużo, tak jak wspomniałem, ale tak to wygląda. I to niestety potwierdza w mojej ocenie tą tezę, którą ty mówiłeś, którą ja... No więc właśnie, wiesz co, ja mam takie wrażenie, że pracodawcy, nie wiem czy nie przyznasz rację, że pracodawcy, znaczy przedsiębiorcy może w ten sposób, oni wydają pieniądze dopiero wtedy, kiedy nie ma innego wyjścia, tak? Jakoś ciężko jest im te pieniądze wydawać na różne rzeczy. Menadżerowie zaś jakoś mają większą świadomość tego, że coś im może grozić, że warto się rozwijać, warto budować karierę. I to nie mówię tylko o tych menadżerach, którzy są jednocześnie współwłaścicielami.
Tak. Jest cały obszar firm, które są zarządzane przez menadżerów, którzy nie są właścicielami tychże firm, czy współwłaścicielami tychże firm, nawet żadnych akcji nie mają tych firm. Tak. I powiedz mi, czy oni również powinni się przed jakimiś trudnymi sytuacjami zabezpieczać? Oni przede wszystkim powinni się ubezpieczać. Bo o ile właściciel, no to jego jest, to są udziały, tak? To ten menedżer jest, że tak powiem, na pierwszej linii frontu, tak? Bo pozywamy członków zarządu. Nie pozywamy nigdy w takich przypadkach udziałowców, tak? No tak. Czyli jeżeli udziałowiec, oczywiście to jest sformułowanie takie potoczne, tak? Udziałowiec. Ale w każdym razie właściciel spółki z o.o., jeżeli powoła członka zarządu, tak, no to ten członek zarządu będzie odpowiadał swoim majątkiem za to, że nie zgłosił w odpowiednim czasie upadłości, tak, a udziałowiec jest w pełni tak czy inaczej chroniony. A to, o czym rozmawialiśmy, to jest ta sytuacja bardzo częsta, tak, w której właściciel jest jednocześnie członkiem zarządu. No więc właśnie, bo są też menadżerowie, którzy nie są członkami zarządu. To są dyrektorzy departamentów na przykład, to są, nie wiem, dyrektorzy regionalni, ale też są menadżerami, też są liderami, też mają jakąś odpowiedzialność na sobie. I teraz pytanie, pytam Ciebie jako prawnika, czy oni też czymś ryzykują? Czy oni też powinni pracować z prawnikiem na przykład? Wiesz, oni ryzykują, jak już tak ściśle mówimy, to ryzykują i cywilnie, i ryzykują karnie, tak? A możesz podać przykład? Co na przykład? No bo tak, gość nie jest właścicielem firmy, nie jest w zarządzie, ale jest wysokiego szczebla menedżerem na przykład. Co mu może się przytrafić? Jeżeli nie dopełni obowiązków albo przekroczy swoje uprawnienia i na przykład zakupi jakąś nieruchomość albo ruchomość, tak, po cenie zawyżonej, tak, no to powyżej 200 tysięcy złotych, to normalnie ma zarzuty. Tak. A tego nie wiedziałem nawet. Tak, to ma to ciekawe, a ma, chyba mało kto w ogóle to o tym wie. To jest sprawa karna. Aha. Jeżeli zaś poniżej 200 tysięcy złotych, ale wyrządzi szkodę, to odpowiada wobec spółki, tak? Są pewne specyficzne uregulowania w kodeksie spółek handlowych, które mówią o tym, że taka jest, taka odpowiedzialność funkcjonuje, także w tym zakresie trzeba pewnie uważać. A jak się można zabezpieczyć przed tym? Co zrobić? Są jakieś ubezpieczenia, nie wiem, są jakieś umowy? I to, o czym mówisz, czyli współpracować z prawnikiem. No tu bez, wiesz, świadomi menedżerowie, zawsze profilaktyka jest lepsza niż leczenie, tak? No to podobnie, mój zawód jest dość podobny do medycyny, wiesz, w rzeczy samej. I to tylko tak, z dobrym prawnikiem konsultować. Wiesz, czasami jest kwestia jednego telefonu, tak? I ustalenia, to można, że tak powiem, pożar zagasić u zarania, tak? Niż potem niektórzy, niektórzy wolą przeczekać na przykład, żal im pieniędzy. Także może taki apel do tych menadżerów, do tych liderów, do tych ludzi, którzy pracują z innymi ludźmi i mają dużą odpowiedzialność, żeby zaczęli pracować z prawnikami. Tak, zdecydowanie. To jest rzecz pierwszoplanowa. Super. Bardzo Ci dziękuję, Antoni, za to spotkanie. To jest nasze pierwsze spotkanie. Ja z ogromną przyjemnością zaproszę Cię po raz wtóry. Porozmawiamy sobie wtedy o bolączkach zarówno przedsiębiorców, jak i menadżerów, jak i liderów. No i dalej będziemy przyglądali rzeczywistości, która nas otacza. Dziękuję Ci bardzo serdecznie. Dzięki. I do zobaczenia. Rozumiem.